Hej, cześć, witajcie moi drodzy, oczywiście w kolejnym odcinku, w kolejnym odcinku z Wiedźmina oczywiście, 3. I tak moi drodzy, witam was po dwumiesięcznej przerwie z tej serii. Wreszcie mogę nagrywać. Jak ja jestem szczęśliwy. Dobrze moi drodzy, muszę sobie poprzypominać co ja mam do zrobienia w ogóle. Bo w tej chwili już nie wiem co w ogóle mam do zrobienia. Czekajcie, sobie przypomnę kurczę szybciutko. Daleko jest te miecze i pierogi. 360 ileś metrów, tak? Czy ja muszę tędy wyjść? Chyba tak. Dobra, spróbujemy... Kręciła się tu taka jedna, co krzywym okiem łypała. Dobra, spróbujemy pójść. Okej, dobra moi drodzy. Okej, zobaczymy, czy to muszę kurczę... Po zmierzchu, to chyba muszę mogę teraz. A czekajcie, sobie jeszcze zerknę, co ja w ogóle mam do zrobienia jeszcze. Ojojojojoj, ile tego mam? O kurde. Ja pierdzielę, nie wierzę w to. No dobra. W pasiflorze? Nie, tego nawet nie będę robił. Nie mam mowy nawet. Nie. Dobra, ja tak mówiłem właśnie chyba jeszcze, pamiętam... pamiętam chyba... A właśnie, czekajcie, gdzie ja mogę iść z tym? 130... Nie, tego... Kurde, już nie pamiętam co ja w ogóle robiłem ostatnio, wiecie? To mogę zrobić, to mogę zrobić i to mogę zrobić od razu, ale nie, poszukiwania sobie zrobimy w oddzielnym odcinku. Tutaj mamy jeszcze... Aha... O Jezu, ile tego mam jeszcze, powiem wam. Kurde, masakra. Nie, czekajcie, to sobie zrobimy najpierw, wiecie? Dobra. Chyba miałem... Ja mówiłem, że zrobimy tutaj chyba w tym odcinku, pamiętam, chyba... jak to się nazywa? Fabułę. Ale... W tej chwili już... Masakra, nie pamiętam już. Chyba miałem... Pamiętam, mówiłem, miałem zrobić misję chyba poboczne też, ale ja już... Bo ja nie pamiętam i może mogło to się zmienić już troszeczkę. Od tamtego czasu. Ale... Też miałem właśnie, pamiętam, problem. Wiecie, przeniosłem sobie go na... Przeniosłem go na pendrive'a, co nie, skopiowałem go. Dwóch plików, pamiętam, zabrakło. Ale też musiałem pożyczyć znowuż go. Ale dobrze, że... Dobrze, że miałem jeszcze... jak to się nazywa? Dużo transferu i sobie pociągam jeszcze te patche, co nie? Te od pierwszego do tego drugiego... 1.22. Tak jak tu widzicie. Aha, nie widzicie, dobra. 1.22 właśnie mam. Zainstalowany, ale też moją troszeczkę się wkurzałem. Bo gra się sama, kurczę... Po kilku sekundach wyłączała się, wiecie? I troszeczkę można się wkurzyć było. Ale teraz widzę, że się nie wyłącza w ogóle. Jestem bardzo zadowolony. Ale cóż, mamy Wiedźmina mamce. Nie, się cieszę, cieszę się. Hattori, z tym mam się spotkać? Dobra. Witaj. To tutaj? Witaj Wiedźminie. Kawałek dalej. Gotowy? Tak. Prowadź. Doskonale. No prowadź, prowadź. Pomóż Hattoriemu. Człowiek króla żebraków nazywa się Cyna. Cyna? Co o nim wiesz? Niewiele. Łatwo się denerwuje, więc targuj się ostrożnie. Potrzebujemy go bardziej niż on na... Kurde, serio. A, czekajcie, jeszcze jedno. Nie mo... Nie wierzę, że nie mogę teraz się przespać. No kurde. No ludzie, nie. Wow, ale żeś otworzył drzwi, no po prostu. Aha. Okej. Co my tu będziemy mieli? Miałeś być sam, elfie. Co to jest? Troskliwy przyjaciel. A tak, dobra. Jest tak. Otwarty konflikt z Tasakiem musi się szefowi opłacić. Oferta jest jedna i nie podlega negocjacjom. Zaskocz nas. Z
stała dostawa żelaza będzie was kosztować 50% zysków. Dobra. Niech będzie, przyjmujemy ofertę. Ale może... Może czas już do domu, elfie. Oj, coś spartoliłem. Interesy z wami to przyjemność. Oj, cyna, cyna, coś ci się pojebało po pijaku. To teren Tasaka lachociągu. Mhm. Zaraza, to kto znów? Są od Tasaka. Szybko się dowiedział. Gni? Co robi? Spadłuwa mnie stąd, okej? No kurde, nie lag... Spadłuwa mnie. Pięknie, pięknie. No chodź tu. Tędy, dobra. O kurwa! Ostrożnie, tam też mogą być. Za mną. Aha, i są chyba, ale mogę się mylić. No nic, mam nadzieję, że nam się to opłaci. Czyli możemy liczyć na wasze dostawy? Za kogo mnie masz? Dałem ci słowo czy nie? Ale na waszym miejscu bym sobie załatwił obstawę. Z Tasakiem nigdy nie wiadomo. Myślisz, że ludzie Tasaka wrócą? Niestety kilku gnojków Tasaka przeżyło. Nie już wie o wszystkim. Ja nie mam ludzi, żeby wam zapewnić ochronę. Na waszym miejscu to bym na razie nosa nie wychylał. O, ja się was nie boję, kurde, Tasaki. Dzięki, cyna. Ale w końcu szefowie się dogadają. Co teraz robimy? My tu gadu-gadu, a wspólnik ci na... Zaraza. Ej, czekaj! Gdzieś ty polas? Ty. Hattori, zaczekaj! Biegu pierogarni, dobra. A czekaj, czy mogę już ten? Mogę chyba. Czy nie mogę wreszcie? Nie? A, myślałem, by się coś się stanęło. Dobra, pięknie, okej. Spotkaj się... porozmawiaj z Hattorim, a nie spotkaj się, ale spotkaj się też możemy. W jego pierogarni. Okej, zrobimy sobie to, nie? Zadanko. Okej, to już tutaj? Ale szybko. A, on chyba od tyłu tam siedzi. Czy z tyłu, a nie od tyłu. Jak ja to nazwałem to? A tutaj, z tej strony, dobra. Zapukaj. Hattori, jesteś tam? Otwórz. Nigdy w życiu, daj mi spokój. Nie wygłupiaj się, wpuść mnie. Wybij to sobie z głowy, jaś. Wybacz, Geralt, to był błąd. Wchodzić w interesy z tymi bandytami. Trochę na to za późno. Król żebraków załatwi ci dostawę i co wtedy? Czym mu zapłaci? W co ja się wpakowałem? Geralt, musisz mi pomóc. Nie, nie muszę. Jestem wiedźminem, nie ochroniarzem. Właśnie.
Mógłbyś mi poszukać odbrajaźni. Że co? Jest taki najemnik, Sukrus. W jeziorze przesiaduje. To stary pirat ze Skellige, który kiedyś mi pomagał. Wielki jak... Nie możesz sam z nim pogadać? Rozstaliśmy się... Nie zapłaciłeś mu, świetnie. I co? Mam na to jeszcze teraz pieniądze wyłożyć? Na pewno się dogadacie. Geralt nie zostaje. Ej, Hattori, czy jak mu tam? Zwerbuj Sukrusa. O Boże, nie wierzę w to. Jezu, serio muszę iść teraz? Ja pierdziolę, nie wierzę w to. Dobra, pójdziemy już na Skellige z powrotem. Nie cierpię podróżować. Czego tu szukasz? Aha, dobra, okej. Dobra, to polecimy na Skellige z powrotem. Może tam jakieś jeszcze misje mamy, co nie? Może misje. A zobaczymy za chwilę, co nie jeszcze. Przecież. Zobaczyć zawsze można, co nie? Dobra, ile jeszcze tam do tego drogowskazu, czy do czegoś tam powiem, może już pozapomina? Ale jakoś... przypominać trzeba sobie, co nie? Chyba trzeba będzie się wtrącić do dyskusji. Gdzie się tu wpieprzasz? Nie... To była rozmowa? Nie twój kędo żony! Serio, wygrałem, hehehe. I co, Sukrusie? Wybacz, sam się prosiłeś. Geralt jestem. Sukrus, dobrze ci poszło, przyjacielu. Przyjacielu? Na zgodę? Chodź. Nie, kurde, Sukrus, nie denerwuj mnie. Co tu pisze? Jakieś kurde, nie wiadomo co. Nowigrad, Zosisty Jesiotr. Ale mówili, że na... Co cię tutaj sprowadza, Geralt? Mam dla ciebie pracę. Jestem ochroniarzem zainteresowany? Czemu nie? Jak są pieniądze? No właśnie, na razie nie... A, czyli Bartę. A to zabije cię. Szwagier wisi mi pieniądze. Od... Zaraza, zajmę się. Zakotwiczył tu niedaleko w porcie. To co mam w końcu? A rozwal mu ten cały zapas miod. To jest dojrzały zachód. Nie, ale za to sprawiedliwe. Dobra. Zmuś kupca do zapłacenia Sukrusowi czegoś tam. W sumie to... brzydki nie jesteś. No nie obrażaj mnie, ty. Kobito. Dobra, gdzie tu wyjście jest, kurczę? Na górę? What? Nie, tam coś jest, tam to nie, tutaj. Nudno, kurwa jego mać. Jak ty się wyrażasz, ziomu? Ej, jak ja mam stąd wyjść teraz? No bez kitu. Jak oni tu wsiedli, kurde, znaczy nie wsiedli, tylko... No kurde, jak ja mam stąd wyjść, no szpiruny. No proszę, bez takich. Tędy? Serio? Ja pierdzi, ale nie wierzę. Jeju. Dobra, lecimy. Czy ja muszę iść gdzieś tam? Dobra, lecimy. Zobaczymy, co tu wykombinujemy z tym kupcem, żeby go zmusić do zapłacenia tego. Okej, co masz kupić jutro? Witaj, jestem... Pana? Chama nie pana!
O co się kłócicie z Sukrusem? Miód importować mi się zachciało. Rozumiesz? Wiem, wiem. Aha, tu muszę zniszczyć jego towary. Spoko, nie ma problemu, ziomuś, kurde, zaraz zniszczymy twoje towary. Dobra, gdzie są jego towary? Czekajcie, nurkuj. Gdzie jego towar jest? No kurde. Tu coś jest. Nie, to nie jest to. To nie jest to. Dobra, nie wiem. Czekajcie. Kurde, w tą stronę nie. Czekajcie, zaraz. Gdzie są jego te towary w piruny? Ej, bez takich, proszę. No ludzie. Tu coś mam, dobra. Używaj to, dobra. Czekajcie, 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 czekajcie. Tam chyba są towary. No to mi pokazuje na... na wodę, co nie? Ale to są tutaj gdzieś. Zaraz spróbujemy zmusić tego kupca. Tylko nie wiem, co tu trzeba się nauczyć, czego. Bo to pokazuje mi, że za mało czegoś tam jakieś jest. Czego to jest za mało? Nie trzeba ci czego, mistrzu. Byłem tu, byłem tam. Nie, to też nie. Nie, też nie. Czekajcie, zaraz. Witam. Pieniądze dla Sukru... Wymagany poziom umiejętności sugestia 2. Nie mam czasu, bywaj. Aha, czekajcie, jak tu mam się nauczyć tego? No. Nie, bestariusz nie. Medytacja też nie. Postać. Dostępne punkty. Oj, serio? Znaki, alchemia. Nie, tutaj też nie. Nie, to też nie. To chyba z tych jest coś, ale... Podtrzymanie glifu. Sugestia. Mam. Tak, wykup. Ulepsz. Dobra, mam. I teraz możemy pogadać z nim. Co jest? Sugestia 2, no przecież mam z 2. Nie ma. Czy mam jedno? Czekajcie, zaraz. Postać to było... To było przy tym. Ulepszymy na full. Dobra. Dobra. Spróbujemy teraz jeszcze, czekajcie. Witaj. Jest. Na skroligę wyrosły palmy. Zapłać Sukrusowi. Nie może mieć. Zapłacę Sukrusowi. Elegancko. Poszło bez problemu. Wielkie, co nie? Okej, okay, powiedz Sukrusowi, załatwiłeś jego sprawę. Okej. Okay. Nie ma problemu. Już idziemy do ciebie, Sokrusie. I zakończymy misję.
Ale nie do końca, bo to trzeba będzie jeszcze pójść do tego, do jak on? Hamoti? Dobrze mówię, czy źle mówię? Hamoti chyba, a mniejsza o to, nie już. Jakoś się nazywa. Ale chyba... Co trzeba będzie zrobić? No kurde... No już, już, spokojnie gro. Czekajcie, tędy wejść? Trzeba? Chyba tak. Tak jest, dobra. I na górę wejść szybciutko i pogadamy z tym surkrusem. Ja myślałem, że trzeba będzie do niego iść na Skellige, a tu jednak on tutaj jest. Gdzie on jest? Czekajcie, chwila. Nie tu. Nie, tutaj. Nie, on na dole jest. Gdzie ja polazłem? Kurde. Serio? Poszedłem nie wiadomo gdzie? Tutaj. Tylko nie wiem jak mam... Na dół. A właśnie, na dół trzeba było pójść. Dobra, mam. Dobra. Witaj. Cześć. Załatwiłem to. Naprawdę? Na razie wystarczy przy... Hattori? Hattori, a właśnie. Kiedyś chciał mnie ocyganić na toporach z Kubany. I co? Można tak powiedzieć. Wspólnie. Szczyt. Okej. I co mam teraz robić? Mam iść... Wróć do Hattoriego, dobra moi drodzy, ale... Dobra, wyjdziemy sobie stąd. Blisko ten Hattori jest. Ojojoj, trochę trzeba iść do niego niestety, ale dobra. Wyjdziemy. Dobra. Dobra. Kurde... Dobra, szybciutko wrócimy do niego. Szybciutko, szybciutko. Szybciutko, szybciutko, szybciutko. Szybciutko, idziemy szybciutko. Szybciutko, idziemy szybciutko, idziemy. Dobra. O, prawie jesteśmy już na miejscu. Co ty robisz, człowieku, królu żebraków? Nie wiadomo, co on tu odwala. Tu. Z tamtej strony, jak zwykle, muszę się pomylić. Wróć do Hattoriego. O, już jesteś tu, Krus? Ale ty szybki jesteś. Ach, ty. Witaj, Hattori. Widzę, że suk... Witaj, Geralt. Tak. Dobra. Bywaj. Okej, okay, fajnie. Zadanie zaktualizowane i chyba zakończone, co nie? Pięknie. Porozmawiaj z Hattorim. Ej, co jest? Witaj, Hattori. Witaj, Ger... Można u ciebie te... Niestety nie. Niech zgadnę. Zgadłeś. Wykupił składniki po niskich cenach w czasie, gdy wielu mieczników porzucił... Na co się nie zgodzę? Wiem, gdzie Van Horn trzyma ten zapas. Co mnie chce znowu wrobić? Co mnie znowu wrabiasz? Ja wiem, że... Ukraść złodziejowi... Nie? A co? Poetycka sprawi... Jak to po co? Miecz nad mieczami? No dobra, powiedzmy, że... Magazyn Van Horna jest w dokach. Ciężkie cholerstwo, niech... Dobra, skrzyknij Sukrusa i jego chłopaków. Dobrze, moi drodzy, ale sobie to zakończymy, tę misję, znowuż jeszcze u niego, u Hattoriego, w kolejnym odcinku. I cóż, cześć!